Siemanko, z tej strony Rozkminator. Słuchajcie, jako że poprzedni odcinek w to się grało u kolegów spotkał się z pozytywnym przyjęciem i pojawiły się głosy o nakręceniu drugiej części, a ja w tym tygodniu byłem zajęty testowaniem chińskiego Mega Drive'a i nie za bardzo miałem czas przygotować jakiś konkretniejszy materiał, to witam w sequelu. Słuchajcie, jako że założenia tej serii są bardzo proste, gadam sobie o grach, w które grało się kiedyś u kolegów, to nie ma co tracić czasu na wstępy, przechodzimy do pierwszej produkcji, czyli International Karate. Tak, tym razem postanowiłem cofnąć się aż do prastarych atarynkowych czasów, chociaż w grę łupałem w latach 90. również na Amidze i na Atari ST, o czym za chwileczkę. Natomiast też na samym początku mogę wam zrobić malutki spoiler odnośnie dzisiejszego materiału. Mianowicie, kiedy szykowałem sobie listę gier, którą chciałbym dzisiaj przedstawić, to dobierałem je na takiej zasadzie, żeby, wiecie, no, pogadać o grach, które wspominam bardzo miło, które fajnie się łupało w tamtych latach. Po czym, przygotowując się do nakręcenia już tego materiału, kiedy zgrywałem sobie gameplaye z tych produkcji, to okazało się, że połowa z nich nadaje się do dupy po prostu. I International Karate jest pierwszą z tych produkcji. Natomiast, żeby pokazać w pełni dupowatość, to muszę tutaj zarzucić troszeczkę rysu historyczno-kulturalnego. Mianowicie gra, z grą miałem po raz pierwszy styczność na Atari 65XE mojego brata ciotecznego w początku lat 90., to był rok 90. jakiś pierwszy, maksymalnie drugi mi się wydaje może być. I był to bardzo ważny kulturowo okres, ponieważ w tym to okresie, na początku lat 90. powoli zdychały filmy kopane. Czyli z lubością przez niektórych wspominamy klasyki VHS-ów typu Kickboxer i tym podobne. Na szczęście już niedługo, w 93 roku, kino kopane miało zostać zastąpione w wypożyczalniach przez wszelkiego rodzaju klony Parku Jurajskiego, ponieważ lata 90. dzięki filmowi Spielberga upłynęły pod znakiem dinozaurów generalnie i niskobudżetowe i wielkobudżetowe produkcje zalewały rynek VHS-ów i właśnie nasze wypożyczalnie i piątkowe wieczory w Polsacie. Natomiast zanim to szczęśliwe wydarzenie miało miejsce, no to niestety musieliśmy przemęczyć się jeszcze przez ostatnie lata, w moim przypadku przynajmniej dzieciństwo, no, przez ostatnie lata popularności kina kopanego, którego ja do dzisiaj w sumie fenomenu i atrakcyjności nie rozumiem, a za dzieciaka po prostu takich filmów nie oglądałem, bo u nas w domu się takich rzeczy nie oglądało po prostu. Tak więc wiecie, o ile wiedziałem, co to jest Rambo, Komando, tak, to spoko, ale jak na podwórku dzieciaki krzyczały tam do siebie podczas zabawy, że o, ja jestem Seagal, a ja jestem Van Damme, to ja się kurwa drapałem w głowę, kto? Ty, Van Damme? Ja znałem Van Hama, rysownika, który był odpowiedzialny za Schninkla czy Torgala, ale jaki Van Damme, co to ma kurwa być? Można powiedzieć, że załapałem się na fazę dopiero przy okazji nastoletniej Żółwi Ninja, ale ja tutaj nie o tych szczegółach już fazy ogólnokulturowej, no, całoświatowej na ninja i podobne klimaty w latach 80. i właśnie początku 90. jeszcze. Tylko to wszystko ma zbliżyć mnie do tego, że dzięki temu rynkowi VHS-ów zalewanemu przez produkcję Van Damme podobne, na osiedlowych klubach zapanowała moda na zajęcia z karate. Nie było chyba ani jednego osiedlowego klubu dla młodzieży, który w tamtych czasach nie oferowałby zajęć z karate i mniej więcej wydaje mi się, że co czwarty dzieciak przeżył swoją fazę zapisania się na karate, myśląc, że w przeciągu tygodnia nauczy się kopać jak strażnik Teksasu i zrezygnowania po tygodniu, bo trzeba chodzić co tydzień i ćwiczyć, no nie? Na moim osiedlu również miało to miejsce, ja się na karate co prawda nie zapisałem. Przez moment może mi nawet to przeszło, ponieważ też była faza, że o, jakbym kopał tak jak strażnik Teksasu, ale rodzice zapisali mnie na angielski i w sumie po latach w sumie na pewno kurwa lepiej mi się żyje ze znajomością języka angielskiego niż z karate. To wszystko zaś tworzyło oczywiście odpowiedni klimat do tego, żeby na komputerach móc przenieść całe to zjawisko i gra International Karate stała się tego przykładem. Dzisiaj uważam, że to jest tylko i wyłącznie właśnie sprawa tego, że faza na ninja, karate i podobne klimaty była wówczas, no, jeszcze zwyżkująca, ponieważ odpaliwszy sobie dzisiaj International Karate stwierdzam, że gra jest koszmarna po prostu. Jest to bardzo prymitywny
bardzo prymitywna bijatyka w pewnym sensie, ponieważ sterowanie postacią jest tutaj bardzo mało dynamiczne. Nie mamy żadnych ciosów jak w Street Fighterze czy Mortal Kombat specjalnych czy coś. Generalnie na komputerach z tamtych czasów, czyli właśnie na Amigach, Atarynkach i tak dalej, grało się w to za pomocą joysticka, który posiadał cztery kierunki plus fire. Tak więc wyprowadzanie ciosów wyglądało w ten sposób, że stawało się w miejscu, naciskało fire i wychylało joystick w odpowiednim kierunku, żeby uzyskać na przykład kopnięcie czy walnięcie piąchą. I problemy sprawiały nawet takie rzeczy jak odwrócenie się w stronę przeciwnika, ponieważ gra nie obracała naszych postaci automatycznie, kiedy się wyminęły i jeżeli ktoś nie był ogarnięty, to mógł kopać w powietrze, a przeciwnik zaatakować go od tylca na przykład. Oprócz tego, że w grze można było toczyć pojedynki z przeciwnikiem komputerowym oraz z żywym, co zresztą było największą atrakcją, ponieważ no, najfajniejsze było posiedzenie przy International Karate we dwóch i łupanie. I nawet nie wiem, czy w pewnym momencie nie we trzech, ponieważ tutaj muszę się wam przyznać, że wyobraźnia spłatała mi figle. Byłem przekonany, że już w wersji na Atari 65X można było się łupać w trzy osoby, że było trzech zawodników na ekranie. Teraz odpalony emulator zweryfikował moją pamięć. Okazało się, że trzech zawodników było dostępnych dopiero w wersji International Karate Plus, która to pojawiła się właśnie na Amigi Atari ST, a stare 8-bitowe Atari ominęła. I tam już mamy właśnie trzech zawodników. Teraz co prawda nie jestem za bardzo w stanie sprawdzić, czy trzech można osobno kontrolować i jakim cudem można było niby kiedyś podpiąć trzy joysticki do tych komputerów, ale tutaj znawcy tych sprzętów na pewno wyjaśnią mi co i jak, tak więc liczę na was. Natomiast oprócz tego, że można było się łupać pomiędzy sobą, to w tych grach było zawarte również minigierki. W wersji tej na małe Atari było rozbijanie klocków głową. W wersji amigowej pamiętam, że było odbijanie takich piłeczek za pomocą tarczy, co zresztą tutaj wybaczcie, bo zgrałem się na emulatorze z jakimiś glitchami, ale mniej więcej zarys tego, co wam się robi, powinien być widoczny. Druga minigierka polegała na kopaniu bomb. I te właśnie bonusiki przetykały nam główne danie, czyli naparzanie się z kolegami. No i dzisiaj właśnie muszę stwierdzić, że ta gra jest straszliwie koszmarna i koślawa. W wersji amigowej w ogóle nie dotarłem do żadnej innej planszy niż to jedno tło. Nie kojarzę nawet, czy więcej plansz gdziekolwiek będzie, ja przynajmniej nie pamiętam. W wersji na mały Atari plansze inne jak najbardziej, owszem, są obecne, ale tam mamy tylko dwóch zawodników. Ale generalnie najbardziej dzisiaj odstrasza po prostu sam system walki, który jest drętwy, powolny, ślamazarny i zupełnie nie przypomina tego, co znamy dzisiaj z Mortal Kombatów czy innych Tekkenów. Tak więc International Karate do dupy, makabra, paskudne. I niejako w podobnej konwencji będę się wypowiadał o drugiej grze, którą sobie tutaj przygotowałem na listę, czyli Budokan. W którą to grę łupałem u mojego braciaka ciotecznego na jego PC 286 AT. Zresztą tutaj z poprzedniego odcinka wszyscy bohaterowie, u których, że tak powiem, wizytowałem giercować, będą się ponownie przewijali. I Budokan jest grą, którą dopiero teraz po latach się zorientowałem, że jest to jedna z pierwszych gier, przy których miałem styczność z firmą Electronic Arts. Tak. Budokan został wydany właśnie przez elektroników w roku 89 bodajże. I wtedy, kiedy zobaczyłem tą grę po raz pierwszy na oczy, mając wcześniej doświadczenia jedynie z International Karate na małe Atari, no to byłem zachwycony w ogóle, wow, nie tylko karate tutaj, naparzanie się ten z karata, no nie, tylko do tego mamy jeszcze trzy style walki i narzędzia mordu do wyboru. To już musiałem sobie spisać, ponieważ oprócz karate możemy ćwiczyć się i łupać także za pomocą bo, czyli patyczka Donatella, kendo, czyli takich drewnianych mieczy, oraz nunchaku, czyli broni Michelangelo. Jak widać, żółwie ninja towarzyszą do mnie, no, mi do końca życia. I samo to, że można było się łupać za pomocą innych narzędzi mordu, sprawiało, że gra była z automatu fajniejsza niż International Karate, prawda?
Inna rzecz, że tak właściwie samo to łupanie się tymi narzędziami już nie było jakieś takie rajcujące. Tutaj podobnie jak w International Karate mamy bardzo statyczny, mało dynamiczny i koślawy i koszmarny system walki. Nasza postać może się, po pierwsze znowu w wersji PC-towej, którą ogrywałem tutaj na potrzeby materiału, znowu tak jak w przypadku Targana, o Targanie będzie dopiero za chwilę, tak jak w przypadku Metal Mutant, o którym już mówiłem, mamy sterowanie za pomocą klawiatury numerycznej i to nie tylko lewo, prawo, góra, dół, ale także skosy pod page downami, end, delete, no nie, to więc trzeba operować ręką całe tam 9 klawiszy. Do tego shift, który służy za klawisz akcji, coś takiego można powiedzieć. Generalnie nasza postać może się albo przemieszczać bardzo powoli w lewo lub w prawo, bądź wykonywać ciosy stojąc w miejscu, tak więc no żadnego dynamizmu tutaj podczas walki nie uświadczymy. I wyprowadzanie ciosu wygląda bardzo podobnie jak w International Karate. Naciskamy fire, naciskamy kierunek, no i nasza postać tam łupie mieczem albo zasuwa z kopniaka, czy macha nunchakiem. Sam system walki i tego, kto wygrywa, polega na tym, że mamy dwa paski. Jeden jest stamina, drugi jest ki. I jeden oznacza to, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, drugi jak bardzo silne ciosy możemy zadać. Pewne akcje są powiązane ze sobą, typu blokowanie nam dodaje ki, atakowanie je marnuje. I ten system, jako że oba te paski się odnawiają, sprawiają, że granie w Budokana potrafi być bardzo dupowate. Z tego mianowicie względu, że jeżeli nasz przeciwnik na przykład w trybie treningowym jest niezbyt jakoś dużo bardziej rozwinięty od nas, to może się okazać, że nie da się zakończyć walki inaczej niż po prostu wychodząc z gry. Ponieważ jakoś, nie wiem, albo ja już jestem nieogarnięty i zapomniałem jak wyjść z samego dojo do menusu, albo też po prostu w tej grze, jako że nie ma tam licznika żadnego, który ograniczałby nam rundę podczas treningu, no to nie pomyślano o tym, że gracz może po prostu na przykład nie mieć ochoty próbować się łupać z przeciwnikiem i sobie wyjść. Mamy do dyspozycji w tej grze cztery właśnie dojo, gdzie możemy się uczyć czterech stylów walki. Mamy jeden placyk treningowy, gdzie możemy sobie dobrać przeciwnika, sobie i jemu odpowiednią broń i poćwiczyć swoje umiejętności oraz pomieszczenie, gdzie możemy wkroczyć do turnieju, w którym będziemy stawać naprzeciwko przeciwników z różnym uzbrojeniem i będziemy mieli też to do dyspozycji ograniczoną liczbę jakby narzędzi mordu, tak więc dosyć ważnym przy przechodzeniu tego turnieju jest to, żeby rozplanować sobie na jakiego przeciwnika będziemy używać jakiej broni. Powiem wam, że do końca tego turnieju nigdy nie dolazłem za dzieciaka, teraz i cholery także również. Ten system walki jest po prostu tak dupowaty i niezachęcający do grania, że po prostu nie za bardzo chce się w to ćwiczyć. O ile z tego co się dowiedziałem, teraz gra w swoich czasach dostała pochwały za ładne animacje i grafikę, co zresztą muszę przyznać, że no nie wygląda przepaskudnie ta gra. Jeżeli już się coś tam robi, no to animacje są faktycznie ładne, ale sam system walki i powtarzalność tego gameplayu sprawia, że no Mortal Kombat to nie jest na pewno. Niemniej Budokan to jest gra, która wpisała się idealnie w tamte lata, czyli okres, kiedy wszyscy byli zafascynowani karate, ninjami i tego typu sprawami i łykało się wszystko, co miało ninja bądź karate, bądź nawiązywało do jakiegoś japońskiego stylu walki niemalże z automatu, nie zwracając uwagi na to, jaka jest faktyczna jakość produktu. Najważniejsze jest to, że było o ninjach albo o karatekach. No dobra, starczy już tego karate. Pogadajmy sobie teraz o grze, która również ma zwalony system walki, czyli Targham. Jest to tytuł, który przemknął się już przez poprzedni odcinek w To się grało u kolegów, ponieważ jest to również produkcja firmy Silmarils, która odpowiadała za Ishara i za Metal Mutant, pokazywany w poprzednim odcinku. I zanim wam coś opowiem więcej o samym Targhamie, którego zresztą no, gameplay już widzicie w tle, to chciałbym wam się tutaj wyspowiadać z jednej rzeczy. Mianowicie jest to gra, którą wspominam bardzo miło, dzisiaj jest do dupy, ale wspominam ją bardzo miło z tego względu, że jest to kolejna z tych produkcji, która zalicza się do kategorii pierwsze gry, przy których się bałem.
W odróżnieniu bowiem do Metal Mutant, które było, wiecie, dosyć jasne wizualnie, to te zielone bagna i tak dalej, przeciwnicy nasi byli dosyć zabawni, sami sterowaliśmy jakimś mutantem. Natomiast w Tarkanie mieliśmy barbarzyńcę, który przypominał bardzo Conana, a tytuł przypominał Tarzana i bardzo się dziwiłem, czemu ten Tarzan jest Conanem i czemu to tak, no, cóż, umysł 7-letniego dziecka dziwnie pracuje, prawda? A nasi przeciwnicy byli nieco bardziej już w Tarkanie też no, przerażający niż w Metal Mutant. Byli to jacyś no, kolesie z łbem byka czy innego dziwnego stworzenia. Nasi przeciwnicy po złupaniu mieczem zamieniali się w szkielety. Tak więc dla 7-letniego dzieciaka była to gra sama w sobie, powiedzmy mi lekko no, straszna, prawda? Ale najważniejszy był klimat tego, w jaki sposób się z nią zapoznawałem. Mianowicie grałem w tą grę głównie u mojego brata ciotecznego właśnie z tym PC-tem 286, u którego PC-t ustał, jak to dzisiaj dochodzę do wniosku, w jednym z najbardziej dziwnych miejsc, w jakich można postawić komputer w domu. Generalnie rzecz biorąc, to rodzice stawiając dzieciom komputer na chałupie, zazwyczaj starają się, żeby to było miejsce dobrze oświetlone, pod ich okiem, żeby było widać, co robią. Natomiast u mojego brata ciotecznego komputer stał na piętrze we wnęce pod schodami. Tak więc jak wiele świateł nie zapaliłoby się dookoła w pokojach, to w tej wnęce, w której my sobie siedzieliśmy i upaliśmy w gierki, zawsze była taka lekka, przyjemna ciemność. I ten taki odosobniony, ciemny kącik, w którym zapoznawałem się z jednymi z pierwszych gier wideo w moim życiu, kiedy tam rodzinka sobie biesiadowała na dole, a myśmy na górze łupali kurdupli na platformach i zamieniali ich w kościotrupy. To również sprawia, że ta gra zdawała się dużo mroczniejsza i straszniejsza niż prawdopodobnie powinna. Zwłaszcza jeżeli weszło się na przykład do podziemi, ponieważ w odróżnieniu do Metal Mutant, gdzie gameplay był dosyć no, pojebany, ale prosty, idziesz w prawo, przeżyj kolejny ekran, tak w Tarkanie, mimo podobnej ogólnie zasady, mamy nieco większą swobodę w przemierzaniu planszy, ponieważ oprócz tego, że idziemy w prawo, to możemy w pewnym momencie podciągać się na linach i pójść na wyższe platformy gdzieś tam i wybierać drogę w kilku miejscach. Na samym początku praktycznie przygody możemy zejść do jakichś podziemi, gdzie jest ciemno i jak dobrze pamiętam, to w którymś momencie zdobywało się chyba jakąś pochodnię czy coś, że rozświetlało to ciemności, ale na potrzeby tego gameplayu niestety nie zaszedłem aż tak daleko. I w tych zwłaszcza ciemnych pomieszczeniach, gdzie nie wiadomo było, co nas zabija, to włączył się taki zwyczajny, prymitywny, dziecięcy strach po prostu. Ciemno, co tu się dzieje? Wychodź stąd, prawda? Połączywszy zresztą to z naszą totalną nieogarnialnością sterowania w tej grze, które również tak jak w Budokanach i International Karate sprowadza się do tego, że mamy przycisk Shift łączy za akcję oraz kilka kierunków na klawiaturze numerycznej, które nam umożliwiają ciachnięcie miecza, kopnięcie kogoś z laczka, ewentualnie rzucenie znalezionym po drodze shurikenem. To wszystko sprawiało, że granie w Tarkana za dzieciaka było no, mocno utrudnione. Co prawda, w moim mózgu pałętają się takie obrazy jak późniejsze plansze i nawet chyba coś w rodzaju finalnego bossa w postaci jakiegoś wielkiego smoka, ale tutaj to tak jak w przypadku Draconusa. Prawdopodobnie po drodze należy pozbierać jakieś rzeczy, wykonać jakieś czynności, o których za dzieciaka nie mieliśmy pojęcia. Natomiast gra pozwala dojść do ostatniego bossa, nawet jeżeli jesteśmy wyposażeni do tego, żeby go pokonać, ponieważ o ile bossa z tej gry, tego jakiegoś smoka, to pamiętam, to ekranu końcowego Stargana już ni cholery, tak więc jestem przekonany, że nigdy go nie przeladzę i może kiedyś w sumie należałoby się za to zabrać, wziąć jakiś opis i przejść to, ponieważ gra wydaje się, że jest do przejścia w jakieś 20 minut prawdopodobnie. No i niestety, tak jak w przypadku Metal Mutant, poruszanie się jest mocno powolne, kostropate i walka jest dosyć siermierzna, tak więc Tarkana nie jestem w stanie polecić na przykład absolutnie nikomu. Niemniej dla mnie, jako że jest to jedna z pierwszych gier fantasy, w które grałem, prawda, w lepszej no, rozdzielczości i kolorystyce niż na mojej Atarynce, to na pewno Tarkan zasługuje na jakieś miejsce w moich wspomnieniach oraz troszeczkę mi się wydaje także w rozpowszechnianiu
słowo o tej grze, ponieważ jest ona moim zdaniem straszliwie dupowata i bardzo mało kto pamięta o tym, że taki koszmarny tytuł się kiedyś pojawił. Tak więc jakby co to wiecie, nie polecam tej gry na zasadzie, że jest dobra, ale polecam sprawdzić, bo jest aż tak dupowata. Przechodzimy do kolejnej gry i do kolejnego dupiastego tytułu, który o ironio za dzieciaka wydawał mi się jedną z najlepszych gier, jakie w ogóle widziałem w życiu na oczy. I o ironio jest to też, jak się zorientowałem, zgrywając teraz gameplay, moje pierwsze w życiu zetknięcie z firmą LJN, o której za dzieciaka nie miałem pojęcia, że jest no, znana z produkcji przeróżnych gniotów i że jej produkcje są generalnie uznawane za dupowate. Kojarzyłem za to z wielu innych gier amigowych logo Ocean, które w tej grze również się pojawiało i mi się wtedy kojarzyło bardzo pozytywnie, bo wszystkie gry, które grało się na Amidze, były zajebiste, prawda? Mówię oczywiście o grze Terminator 2 Judgment Day. Kiedy przygotowywałem się do zgrania sobie kawałków rozgrywki z tej gry, to w ogóle tknęło mnie to, że Terminator 2 wyszedł już 26 lat temu i że de facto byłem na świecie w momencie, kiedy była największa faza na ten film. Sam film co prawda mnie w tamtym czasie nieco minął, bo miałem lat 8, a moi rodzice nie pozwalali mi oglądać filmów dla dorosłych jeszcze w tamtych czasach. Tak więc o Terminatorze 2 słyszałem głównie za pomocą komiksów, przewodników telewizyjnych, gdzie no, zdjęcia Arnolda z shotgunem pojawiały się na okładkach. TM Semic wydał nawet zresztą właśnie tą fabularną adaptację, kurczę, teraz nie mam dwójki, jak nic, to musiała być dwójka, bo ten, przecież film miał premierę. Przez chwilę mi się zamotało, że może jedynkę puścili w formie komiksowej. Niemniej, kiedy mój braciak cioteczny odpalił na swojej Amidze 500 grę Terminator 2, i nie znając jeszcze filmu na własne oczy, tylko znając pojedyncze tam kadry oraz ogólną fabułę z tej komiksowej adaptacji, to gameplay gameplayem, ale w tej grze były fragmenty filmów jako przerywniki pomiędzy levelami. Oczywiście dzisiaj to jest totalna beka, ponieważ te filmy wyglądają jak dwusekundowe gify w niskiej rozdzielczości. Ale wtedy, wow, zobaczyć na ekranie animację ciężarówki spadającej z mostu tam za Arnoldem umykającym na motorze, to było coś rozwalającego, w ogóle panie, film na ekranie, toż to jeszcze lepsze intro niż w Another World. Szkoda, że takie krótkie, co prawda, ale jednak. Natomiast sama gra... to już nieco gorzej. Najgorsze jest to, że... każdy z tych poziomów, który w grze jest zawarte, jest ich bardzo niewiele. Jest niejako innym rodzajem gameplayu, tak więc cała ta gra sprawia wrażenie posklejanego takiego produktu do kupy, wiecie, w sensie, co tu zrobić na podstawie Terminatora 2? Zróbmy poziom, gdzie będą się bić, bijatykę, taką trochę jak International Karate, w sensie jeden ekran, dwóch przeciwników z chujowymi no, ruchami, ale żeby było jeszcze mniej ciosów, ponieważ tym razem podczas etapów bijatykowatych możemy albo wystrzelić kilka razy z pistoletu podczas rundy, tylko kilka razy, nie więcej, oraz za pomocą przycisku Fire i joysticku wychylonego w prawo zadawać kilka niemrawych ciosów, tak więc no i możemy się uchylić przed kulą T-1000. Sam gameplay tego fragmentu był przepaskudny, aczkolwiek niesamowicie w pamięć wryło mi się to, że no, pasek zdrowia naszego bohatera oraz naszego przeciwnika był zrobiony za pomocą głowy, spod której w miarę kolejnych uszkodzeń wyłaniały się szkielety Terminatorów, co było wow, Terminatory, ale fajny robot z czerwonymi oczami, ale super. Następny poziom to, cóż, no, weźmy tutaj motorek z góry, niech ucieka przed ciężarówką i niech cała trasa będzie usłana pierdółkami i żeby było ciężko przejechać pomiędzy nimi i żeby nie było wiadomo o co chodzi i żeby na sam koniec jeszcze trzeba było w ostatnim momencie umknąć przed filarem mostu, ponieważ inaczej będzie boom. No dobra, ale co tam, rzućmy jeden taki gameplay, prawda? Co pomyśleli? Później pomyśleli sobie, zróbmy jeszcze taki etap, w którym Arnie będzie szedł w prawo i strzelał cały czas, co prawda w filmie nie strzelał do policjantów, bo ten mały Connor mu zabronił, ale tutaj jak widać LJN pomyślał, Arnold, no to musi strzelać. Inna sprawa, że Arnold bardzo mało wygląda na Arnolda w samej grze, o ile w przerywnikach typu bonusowych, typu układanka jego oka, owszem wygląda na Arniego, o ile na zdjęciach przy game overach są zdjęcia Arniego, tak w grze
No, nie wiem, czy ta postać przypomina Arniego z facjaty, czy z postury. Szczerze mówiąc, bardziej przychodzi mi do głowy ten Eddie Brock. Tak się nazywał ten koleś ze Spidermana, ten no, Sandman, tak? Czy jakoś tak, wiecie, wielki taki koks ruski. No, ewentualnie Ivan Drago z Rockiego czwórki. Tak więc nie wiem, może im się pojebało, może do tej gry im Dolph Lundgren po zawołanie Arni, bo mówię, ta postać Arnolda zupełnie nie przypomina. Czy jakiś tam jeszcze był gameplay? No tak, była jeszcze wspaniała, owszem, układanka tej łapy Arnolda, co prawda miała, jak dobrze pamiętam, miejsce w części pierwszej, a nie w drugiej, tak więc nie wiem, nie wiadomo po co to tutaj wrzucili. Tak samo zresztą układanka z okiem, który, co no, motyw z okiem też był w części pierwszej Terminatora. Ale cóż, widać, nie mieli już naprawdę co do wrzucania do gry, skoro jako etapy wrzucili układanki, no nie, bez sensu. Tak więc no, ten etap z układanką... cóż, no etap z układanką nie za bardzo wiem, tutaj aż się zapętliłem, ponieważ mózg po prostu zaczyna mi parować od tego, jak wiele bezsensownych rzeczy jest w tej grze, które wydawały mi się świetne za dzieciaka, ponieważ wow, metalowa łapa, no nie, to było coś nowego, bo ja tego cholernego Terminatora jeszcze nie widziałem i to mnie bardziej w sumie interesowało, czym jest ten Terminator i tak dalej, niż to, jaka jest prawdziwa jakość tego produktu, w który gram. Oprócz tego mamy jeszcze jeden etap jeżdżony, tak? Ucieka się przed helikopterem w samochodziku i to wszystko przetykane jest jeszcze dwoma bijatykowymi etapami, w których tłuczymy się z T-1000, który w każdym kolejnym etapie ma coraz więcej energii, jakby, a raczej nasza postać coraz mniej mu jej zabiera i jest coraz trudniej. No, ending to jest oczywiście jedno zdjęcie i tekst, że gratulacje, skończyłeś, tam wbij swoje inicjały, żadnego filmiku ani niczego, żadnej animacji, tak więc tutaj też lipa. Na szczęście w grze za pomocą specjalnego triku, czyli naciśnięcia F1 i Escape, możemy sobie przeskakiwać do kolejnych leveli, gdyż niektóre są niesamowicie wkurzające, na przykład ten właśnie ucieczka w kanale w Los Angeles jest po prostu bez kodu, straszna, paskudna i pamiętam, że za dzieciaka żeśmy tej gry na legalu nigdy nie przeszli, po prostu totalny props dla każdego, komu by się to udało. Niemniej mówię, to w pewnym sensie takie było pierdolnięcie, że wow, to jest gra od LJN, czyli to jednak nie tylko amerykańskie legendy, ja również tutaj w Polsce też byłem dotknięty przez dupowatość tej firmy. Super, no nie? Natomiast to, że było się dzieckiem i cała ta faza na Terminatora tak wpływała na pojmowanie, że tak powiem, popkulturowej rzeczywistości i sprawiło, że nawet tak marny produkt w dziecięcych oczach wyrastał do rangi najlepszego po prostu, najlepszej gry wideo, w jaką się grało w tym tygodniu, no nie? Zupełnie inna bajka i to na wszystkich dosłownie płaszczyznach była zaś z grą Robocop 3 na Amigę. W tym miejscu zresztą muszę serdecznie podziękować panu Mariuszowi Niemieckiemu za przypomnienie mi o tej grze w komentarzu, ponieważ Robocop 3 to jest tytuł, o którym, jak się okazało, mój mózg totalnie zapomniał przez te wszystkie lata, a jest to przecież gra, która za dzieciaka niesamowicie mnie fascynowała. Po pierwsze, wiedziałem już w przeciwieństwie do Terminatora, co to jest Robocop, bo tam widziałem kawałki filmów ukradkiem, jak rodzice oglądali na VHS-ie. Widziałem również jakieś komiksy, chyba nawet jakaś kreskówka z Robocopem była. Generalnie rzecz biorąc, z Robocopem czaiłem mniej więcej, o co chodzi. Ale to nie jest najważniejszy element tej gry, który chciałem tutaj pochwalić. To jest tylko coś, co wpina się w ogólny temat, no, totalnie odmiennych wrażeń niż w przypadku Terminatora. Ponieważ przy Terminatorze nie wiedziałem, czym jest za bardzo postać, ale zajebiście spodobała mi się gra, mi oraz mojemu bratu ciotecznemu, tak przy Robocopie było troszeczkę inaczej. Wiedziałem, czym jest Robocop, mi gra się nawet w połowie bardzo spodobała, natomiast mój bracie też nie za bardzo za nią tam przepadał i w gruncie rzeczy szybciutko zniknęła z jego dyskietek. I dlatego też prawdopodobnie przez lata nie myślałem o niej zbyt dużo, totalnie zapomniałem. Tymczasem okazuje się, że jest ona warta w moim przypadku uwagi tym bardziej z tego względu, że jest to gra w zupełnie innej konwencji niż Terminator 2. Nie jest to zresztą, jak widzicie już dawno, platformówka, tylko jedna z pierwszych gier 3D na jakiejś licencji filmowej. Za developing zabrała się grupa odpowiedzialna wcześniej za grę F-29 Retaliator.
I te ich doświadczenie na polu symulatorów postanowili przenieść na realizowaną właśnie grę. Z tego też powodu Robocop 3 operuje trójwymiarowym środowiskiem, w dodatku parasandboxowym miejscami, można powiedzieć, a do tego zawiera też sekcje, które można nazwać jednymi z pierwszych trójwymiarowych FPS-ów, takich prawdziwie, bo co prawda wizualnie wyglądało to dużo gorzej od Wolfensteina, który zaprezentował przejrzystą, mimo że prostą, technologicznie grafikę. Tak w przypadku Robocopa sekcje 3D były, o ile zawierały de facto trójwymiarowe postacie, tak były one bardzo, bardzo proste i kanciaste i niepokolorowane, tak więc wyglądało to dosyć dupowato. Ale dzisiaj, patrząc sobie na te fragmenty, to stwierdzam, że to kosmicznie ważny kawałek historii FPS-ów. Ponieważ jest to no, jedna z pierwszych trójwymiarowych strzelanek, tak to nazwijmy. Mamy w tych sekcjach bowiem pełną swobodę ruchu, to znaczy po tych korytarzach, w których się poruszamy, możemy sobie chodzić do przodu, do tyłu, w bok, rozglądać się, strzelać. Nie możemy co prawda rozglądać się do góry i do dołu, a perspektywa jest troszeczkę dziwaczna, chociaż moim zdaniem logiczna, bo Robocop jest dosyć wysoki, dlatego pewnie wygląda tak, jakbyśmy patrzyli nieco z góry na każdy korytarz. Tak więc no, jest to ogólnie bardzo ciekawe. Co prawda sam gameplay w tych fragmentach jest dosyć dupowaty i ja teraz nie jestem w stanie się tak do końca dziwić, że tylko ja się tam tą grą jarałem, a nikt normalny nie za bardzo. Ponieważ no, zresztą ja bym tutaj stwierdził, że w tym momencie na tej liście dzisiejszego materiału zaczynamy powoli wychodzić z gier dupowatych i przejść do interesujących. Natomiast wiem, że niektórych tego typu grafika po prostu przyprawia o torsję i te kilka klatek na sekundę plus przedziwne błędy bądź dupowatości, po prostu niedoskonałości technicznych sprawiających, że w korytarzach regularnie jesteśmy ostrzeliwani przez ludzi znajdujących się za ścianami, którzy po prostu, nie wiem, no, silnik gry źle to liczy i widzą nas zanim my ich jeszcze zobaczymy i strzelają do nas przez ściany. Tak więc wiem, że nie każdemu to przypadnie do gustu, ale jak dla mnie jest to niezwykle ciekawe pod względem technologii. Natomiast sama gra była o tyle, powiedzmy, dupowata, że składała się nie tylko z sekcji strzelanych, ale w trybie kampanii można było sobie prześledzić wydarzenia z filmu. Prezentowane one były za pomocą animowanych, rysowanych ręcznie plansz w postaci jakichś tam cutscenek pomiędzy misjami, a same misje naśladowały niejako troszeczkę to, co się działo w filmie. Na samym początku mieliśmy sekcję jeżdżoną i to jest zresztą powód, dla którego od tej gry się wówczas nieco odbiliśmy, ponieważ sekcja jeżdżona jest bardzo ciekawa technologicznie, ale bardzo koszmarna w graniu. Mamy gaz, mamy kierownicę obsługiwaną za pomocą myszki, tak więc bardzo dziwnie się steruje, nasz samochód zachowuje się bardziej jak poduszkolot niż auto. Do tego radar pokazujący, gdzie się znajduje nasz cel na mapie, jest bardzo nieczytelny. Bardzo często ciężko po prostu się domyślić, gdzie mamy jechać. Ciężko uprzedzić ruchy naszego przeciwnika, ponieważ zadaniem jest, zdaje się, przejęcie jakiejś takiej ciężarówki, która popyla po mieście, ale wziąć na nią, trafić, nie rozbić się wcześniej i tak dalej, to jest, o kurwa, panie, jakie wyzwanie. Tak więc tego nam się po prostu nigdy nie udało zrobić. Na szczęście w menusach gry możemy sobie wybrać tryb arcade i po prostu przećwiczyć pozostałe sekcje gry, tak więc możemy rzucić sobie okiem na to, co ona jeszcze oferuje oprócz tego pierwszego poziomu, którego po prostu nie da się normalnie przejść moim zdaniem. Tak mówię, no to, że kampanii nie udało nam się skończyć i mimo wielu prób to sprawiło, że od tej gry się odtrąciliśmy i odrzuciliśmy. Natomiast mnie te poziomy strzelane bardzo fascynowały, no i kiedy później w takim razie zobaczyłem Wolfensteina, ponieważ Robocopa musiałem zobaczyć pierwszego, no to na pewno też miałem jakąś tam podjarę, że wow, to jak w Robocopie, ale dużo, dużo jeszcze lepiej. Coś, czego nie pamiętam, ale po prostu zakładam, że musiało się wydarzyć. Kolejną grą, która wyprowadza nas z dupowatych produkcji, jest Stunts, bądź 4D Sports Driving, jak to gra nazywała się na Amidze. Mówię tutaj o dwóch tytułach, ponieważ jest to tytuł, który u mojego brata ciotecznego zagrywałem się na dwóch platformach. Kiedy miał Amigę, to katowaliśmy Stuntsy na, a właściwie 4D Sports Driving na Amidze. Kiedy wzbogacił się o PC-ta, przeszliśmy na lepszą wersję i katowaliśmy Stuntsy na PC-cie. I Stunts to jest kolejna gra, którą nie wszyscy na pewno polubią na pierwszy rzut oka, ze względu na to, że jest to wczesny, prymitywny trójwymiar.
gra z 1990 bodajże roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc jest to naprawdę, naprawdę prymitywny prymityw. Działający w kilku klatkach, zwłaszcza w wersji na Amigę, z której postanowiłem sobie tutaj nostalgicznie zgrać gameplay. Natomiast stancje są przypadkiem bardzo ciekawym, jeśli chodzi o wyścigówki. Ja generalnie wiele razy podkreślałem, że nie jestem fanem motoryzacji, natomiast gry wyścigowe interesowały mnie w latach 90. i poniekąd w pewnym sensie do dzisiaj, ze względu na to, że są to produkcje, które zawsze popychały barierę technologiczną, a przynajmniej starały się. To były gry, które właśnie wprowadzały jak najszybciej trójwymiar, wprowadzały efekty graficzne, żeby wszystko wyglądało coraz bardziej zgodnie z rzeczywistością i żeby fani motoryzacji mogli tam głaskać salami do tego, że o Jezu, jak te samochody wyglądają jak w rzeczywistości normalnie. Ja nie musiałem być fanem motoryzacji, też głaskałem salami do tego, że na przykład trasy i otoczenie wokół samochodów wyglądało coraz realistyczniej i trzymałem kciuki i odliczałem do tego, kiedy to wreszcie zacznie być przekładane na inne typy gier, o czym zresztą dzisiaj sobie też wspomnimy w jednej z kolejnych produkcji. Natomiast stancy nie były zresztą klasycznymi wyścigami. Jak sama nazwa gry wskazuje, stanc, czyli akrobacje, była to gra, która skupiała się na tworzeniu tras już upstrzonych przeróżnymi przeszkadzajkami i później testowaniu tych tras przeciwko zegarowi bądź jednemu wirtualnemu przeciwnikowi. Na trasie nie mogło być więcej przeciwników niż jeden, tak więc o emocjonujących pościgach z MotorStorma czy innych nowoczesnych produkcji możemy zapomnieć. Zresztą nawet do Need for Speeda, który ukazał się niedługo potem, bądź nie, jakiegoś Lotus Turbo Challenge, który ukazał się w podobnych latach, ta gra nie ma startu. Zresztą w tej grze, co najlepsze, nigdy nie liczyło się jeżdżenie tak właściwie. Zabawne jest bardzo bowiem to, że w stancach był zawarty edytor tras i to przy tym edytorze tras spędzało się najwięcej czasu. Do wyboru, oprócz wytyczania ulicy w różnych kształtach, mieliśmy także mosty z przerwami, przeróżnego rodzaju chopki, tunele, pętle, które zresztą były naszym ulubionym elementem i tworzyliśmy często trasy, które były złożone z samych pętli, ponieważ był to jeden z najtrudniejszych tych przeszkód do przejechania, tak więc sprawdzimy, czy się nam uda, było w kółko. I budowanie tych tras zajmowało nam najwięcej czasu. Najczęściej bowiem sprowadzało się do tego, że przyjeżdżałem do brata ciotecznego tam w odwiedziny, siadaliśmy, albo on już miał tam pozaczynaną swoją jakąś trasę, albo zaczęliśmy układać jakąś swoją. Układaliśmy, siedzieliśmy tam z godzinę, półtorej godziny nad tą trasą, gotowa, zapisujemy, ruszamy testować. Przejeżdżaliśmy 5 metrów, rozbijaliśmy się o coś, próbowaliśmy jeszcze raz, przejeżdżaliśmy 10 metrów, okazało się, że zrobiliśmy trasę, której nie jesteśmy w stanie przejechać, zaczynamy od nowa. Kolejna godzina robienia trasy, o koniec wizyty, trzeba jechać do domu, dobra, to następnym razem się pojeździ. Kolejna wizyta, tak samo, przyjeżdżam, robimy trasę, godzina spędzana nad ciłaniem trasy, odpalamy, przejeżdżamy kilka metrów, pierwsza przeszkoda, jebut, kraksa. I tak w kółko, i tak dalej. Teraz postanowiłem sobie zrobić również trasę na potrzeby gameplayu złożoną z samych pętli i przejechałem ją w jakichś 75%, jestem z siebie kurde dumny normalnie. I cóż, jeśli chodzi o moje wrażenia po latach z tej gry, to jest dosyć zabawny, ponieważ sam gameplay w pewnym sensie jest dupowaty, ale kreatywność, którą wyzwalała ta gra, sprawia, że do dzisiaj nie jestem w stanie jej jakoś za bardzo wyśmiać. Owszem, technologia jak na dzisiejsze czasy to po prostu powoduje tylko parsknięcie ze śmiechem, albo i gorzej. Ponieważ tak jak już mówiłem, niektórzy mogą dostawać torsji na sam widok po prostu tego klatkującego framerate'u i przepaskudnych, nieoteksturowanych powierzchni składających się z kilku poligonów na krzyż, zarówno w przypadku tras, samochodów, jak i obiektów, które są porozrzucane dookoła. Natomiast dla mnie to były takie wirtualne klocki Lego kiedyś i sama idea tego, że można robić trasę w 3D, ponieważ robienie trasy w 2D do jakichś, nie wiem, gier pokroju Skidmarks czy coś w ten deseń, wiecie, do jakichś takich mikromaszynsów niemalże, widok z góry i tym podobne, to było zupełnie co innego niż zrobienie trasy, którą można sobie później przejechać i niejako, wiecie, można było sobie stworzyć swój światek, tak? Składający się z trasy, co prawda w jakimś tam płaskim terenie, bądź terenie z niewielkim jeziorkiem czy czymś, jeżeli się wylosowało dobrą mapkę. Ale generalnie tworzyło się tam swój mały, trójwymiarowy światek, ponieważ, który można było zwiedzić, ponieważ w każdym momencie z tej trasy można było zjechać w bok
i zamiast pojechać na skuśki albo pojechać do innego elementu, który chce się przetestować, niekoniecznie trzeba było ją przejeżdżać od A do Z. To było potrzebne, żeby zaliczyć tam trasę, ale do samego grania, że tak powiem, jak się już włączyło i chciało pojeździć, to absolutnie konieczne nie było. Dzisiaj na przykład jest mi ciężko w ogóle pojeździć w tej grze dla przyjemności, że tak powiem. Dużo bardziej, jeśli już to bekę wywoływałoby we mnie robienie tych poziomów i później testowanie ich na przykład na jakichś niewinnych, Bogu Ducha, winnych ludziach. Ale no mówię, dla samych wspomnień tego takiego tej takiej zabawy w wirtualne klocki Lego, Stancy zasługują tutaj u mnie na miejsce na nostalgicznej półeczce. No ale dosyć też już też z tym żygogennym 3D. Przechodzimy do gry, przy której większość ludzi, którą pamięta, zgodzi się, że jest naprawdę spoko. I dzisiaj nawet odpalając ją sobie na emulatorze, mimo pewnych problemów przy początkowej adaptacji, przypomnieniu sobie, jak się w to gra, muszę stwierdzić, że gra jest zabawna i rozrywkowa. Chodzi mi tu oczywiście o Cabal na Amigę. Jest to zresztą gra, dzięki której jakieś 20 lat później, kiedy wyszło pierwsze Gears of War, popatrzyłem na zapowiedzi i stwierdziłem, o, to wygląda jak Cabal. Z tego samego zresztą też powodu, kiedy w okolicy zaczęły rozpałętywać się Pegasusy i wszyscy zaczęli łupać w kontrę, to też przy niektórych levelach, patrząc się na poczynania moich kolegów, stawałem sobie skrzydłem uśmieszkiem i mówiłem, o, to wygląda jak Cabal, tylko bardziej do dupy. Wszystko dlatego, że w Cabal mieliśmy plansze takie jak niemalże w kontrze w tych no, wnętrzach bazy. Czyli widok z zapleców, TPP, osłony, prawda, jak w Gearsach, no nie? Oraz dwie postacie w przypadku trybu dla dwóch graczy, bądź jedna w przypadku grania singlowego i celownik, którym mogliśmy rozpieprzać różne rzeczy na ekranie niczym w jakimś Operation Wolf. W przeciwieństwie do Operation Wolf ekran nie przesuwał się w trakcie gameplayu. Mieliśmy za to do dyspozycji początkowo, na samym początku planszy zawsze kilka osłon, które co prawda szybko się niszczyły, ale na początku zapewniały jakąś tam obronę. Oraz mogliśmy się po tej planszy przemieszczać na dole właśnie w lewo lub w prawo, przeturlać się czasem przed jakimś pociskiem, jednocześnie, a właściwie no, szykując się do ostrzeliwania. Nie jednocześnie, ponieważ no, właśnie ktoś by mógł tutaj sobie zadać pytanie, jeżeli nie grywał na tamtych sprzętach w tamtych latach, jak sterować w takiej grze, jeżeli mamy do dyspozycji tylko joystick i fire. Ano mianowicie, w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, gdzie gra byłaby zapewne twin stick shooterem, czyli lewą gałką przemieszczalibyśmy postać, a prawą celownik, w Cabalu było to rozwiązane w ten sposób, że joystickiem w lewo, prawo, dół i tak dalej poruszaliśmy postacią po ekranie, a kiedy naciskaliśmy fire, to postać stawała w miejscu, a my przejmowaliśmy kontrolę nad celownikiem. Tak więc nie było tutaj możliwości biegnięcia w bok i strzelania jednocześnie. Trzeba było stanąć w miejscu i się ostrzeliwać. Bądź obrzucać granatami, jeżeli udało się znaleźć znajdźkę. Co zresztą przydawało się przy niszczeniu czołgów i budynków, z których wylatywały kolejne znajdźki. Tak więc jeja, destrukcja napędzająca destrukcję. To jest to. Oczywiście osłony bardzo szybko znikały i należało się skupić na tym, żeby rozpierdzielać naszych wrogów najbardziej strategicznie, aczkolwiek często sprowadzało się to przynajmniej w początkowych planszach do tego, żeby stanąć w prawym dolnym rogu planszy i napierdzielać, ponieważ to był magiczny punkt, w którym bardzo rzadko wrogowie decydowali się posłać pociski w to miejsce. No. Jedną z najzabawniejszych rzeczy w tej grze była animacja sukcesu, która wyglądała w ten sposób, że po rozwalaniu wszystkich przeciwników na planszy nasz bohater odwalał radosny taniec i oddalał się w stronę następnego etapu, czemu towarzyszyła przezabawna muzyczka i to była jedna z tych rzeczy, dla których się grało w te gry kiedyś. Bo autentycznie grało się w Cabala między innymi po to, żeby usłyszeć te ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty i zobaczyć animację. Dziwne. Wiem, dzisiaj ciężko to pojąć, ale tak było, tak było. Oprócz tego jednak gra jest całkiem fajnym rozpierdzielatorkiem. Mi się podoba, ponieważ sterowanie poniekąd troszeczkę bardzo, bardzo prymitywnie, ale poniekąd troszeczkę przypomina Panzer Dragoon. W sensie mamy możliwość przemieszczania się po planszy i kontrolowania celownika. Tak więc nie jesteśmy zdani wyłącznie na bycie pierwszym, kto strzeli, tylko możemy sobie uniknąć też na przykład jakiegoś pocisku, jeżeli ktoś zacznie do nas strzelać.
W trybie na dwóch graczy było jeszcze oczywiście fajniej, ponieważ na ekranie był też kolega, który mógł pomagać w sianiu destrukcji. I Cabal jest już zdecydowanie grą, która moim zdaniem to już zakańcza na dzisiaj temat gier dupowatych, ponieważ od tego momentu będę już przypominał raczej gry, które do dzisiaj łupię się po prostu spoko. I Cabal jest jedną z nich. Bardzo się dziwię, że nie powstały żadne sequele. Co prawda może to mieć związek z tym, że no w czasach, kiedy Cabal wychodził na rynek, to gier po prostu istny zalew, tak więc i plus rynek nie był jeszcze tak gigantyczny jak dzisiaj, tak więc może trudniej było trafić w jakieś no, konkretne obszary klienteli i zachęcić ich do nakupienia tej gry tyle, żeby było warto wydać sequel. Niemniej sama zasada tego, że chowamy się za słonami i tak dalej, to mi się jeszcze lata później kojarzyła właśnie w Gearsach ze starym, dobrym Cabalem. No dobra, zeskakujemy sprzed Amigi u mojego braciaka i odwiedzamy mojego kolegę z Atari ST. Przed Gothiciem, przed Daggerfallem, nawet przed Ultimą Underworld był Dungeon Master. Czyli gra, która dzisiaj no, jest dosyć mocno kostropata i w sumie jeszcze nie mam nagranego do niej gameplayu w tym momencie. Będę musiał to zrobić i już teraz troszeczkę ściska mi się dupa, ponieważ będę musiał w tą grę zagrać, a jest strasznie koślawa. Ale dla historii gier wideo jest ona niezwykle ważna, zwłaszcza jeżeli chodzi o podgatunek RPG. A jest też niezwykle ważna dla mnie, jeśli chodzi o wspomnienia, ponieważ przy Dungeon Masterze przesiedziałem z moim kumplem po prostu całe godziny katując te koślawe podziemia i próbując grę ukończyć. Zanim przejdę jednak do tych naszych osobistych wspomnień, to muszę pozachwycać się tutaj nad pewnymi no, aspektami tej gry, które są ważne w kontekście historycznym. Po pierwsze, została ona wydana w 1987 roku na Atari ST i ponoć jest to najlepiej sprzedająca się gra na tą platformę. Ponoć połowa użytkowników estetek zakupiła tą grę. Dungeon Master był zresztą tak wpływową produkcją, że użytkownicy Amigi, na którą konwersja pojawiła się jakieś bodajże maksymalnie dwa lata później, rozbudowywali swoje komputery o dodatkową pamięć, ponieważ gra wymagała na midze 1 MB RAM-u. I z tego co kojarzę, to niektórzy producenci dorzucali nawet do rozszerzeń darmową kopię Dungeon Mastera. Taki duży był popyt na tą grę i na urządzenia, które umożliwiały ją odpalać. Może to troszeczkę dzisiaj dziwić, ponieważ tak jak mówiłem, gra jest bardzo prymitywna z dzisiejszego punktu widzenia, ale wtedy gra RPG z perspektywy z pierwszej osoby to było coś niesamowitego. Oprócz tego rozwoju, że tak powiem, pomysłu, który zapoczątkował Akalabet, czyli Ultima Zero w pewien sposób, gdzie również mieliśmy wizualną reprezentację podziemi, po których poruszał się bohater. Tak tutaj doszły tekstury, które znajdowały się na ścianach, podłogach i ogólnie otoczeniu, tak więc nie przemierzaliśmy samej siatki trójwymiarowej, tylko już, no, że tak powiem, normalne wizualnie podziemia, w których można było się mniej więcej tutaj w dużym cudzysłowie zorientować. W dużym cudzysłowie, ponieważ do gry niezbędne były po prostu mapy i solucje i opisy, a przynajmniej z perspektywy dzieciaka, który ni w ząb nie rozumie nic po angielsku oraz jeszcze w ogóle nie za bardzo ogarnia, wiecie, no, do końca jak się gra w tak skomplikowane gry wideo. Gra oprócz perspektywy z pierwszej osoby wprowadziła też na przykład takie standardy, które są obecne w grach RPG do dzisiaj, jak system papierowych laleczek, czyli umieszczania wyposażenia na naszej postaci za pomocą no, obrysu naszego bohatera, na którym mogliśmy umieszczać mu tam rękawice, miecze w rękach, pancerze na klacie i tak dalej. Co obecne jest, tak jak już mówiłem, w grach właściwie do dzisiaj i echa tego można odkryć chociażby w Elder Scrollsach. Co prawda wtedy nie wiem, czy zwróciłem na to uwagę jako na jakiś tak niesamowicie przełomowy element. Dużo bardziej ważniejsze było to, że można było się poruszać po podziemiach swobodnie, powiedzmy.
ponieważ oczywiście przemieszczanie się po mapie polegało w ten sposób, że była ona podzielona na kwadraciki i na każdy kwadracik to był jeden ruch do przodu. Mogliśmy się na każdym kwadraciku obrócić o 90 stopni, ewentualnie pójść do przodu lub do tyłu lub w bok zastrajfować. Wszystko oczywiście przy pomocy albo strzałek na klawiaturze, albo tych ikonek na ekranie, które należało kliknąć myszką, ponieważ całą grę właściwie dało się myszą obsłużyć. Ciekawostką było też prowadzenie systemu walki w czasie rzeczywistym. Nie mieliśmy tutaj walki turowej, tylko poruszaliśmy się drużyną po podziemiach i walczyliśmy w czasie rzeczywistym, co było z jednej strony fajne, z drugiej strony ze względu na nieogarnialność przez nas tego systemu walki sprawiało to czasem, że po prostu ginęliśmy z kumplem w bardzo dziwnych sytuacjach i tutaj właśnie wychodzi to, że opis był po prostu niezbędny. Ponieważ na przykład jeżeli umieściliśmy sobie w drużynie na przykład czterech ludzi posługujących się mieczem, i jako że umieszczeni w drużynie byli tak, że dwóch było z przodu, dwóch z tyłu i napotkaliśmy jakąś poczwarę, którą chcieliśmy walnąć mieczem i na przykład wydaliśmy polecenie wszystkim, żeby ciachali mieczem, to ci z tyłu zaczynali ciachać po plecach tych z przodu. I można było zabić własnych członków drużyny przez to, że używaliśmy czarów, jakichś tam mieczy bądź innej broni siecznej zamiast, nie wiem, na przykład kuszy, którą można było strzelić w kogoś dalej, prawda? Bez sensu. Opis pomaga też przy takich sprawach jak chociażby dobór postaci, ponieważ w przeciwieństwie do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni obecnie, czyli do tworzenia sobie własnoręcznie naszych awatarów, tak tutaj wybór postaci polegał na tym, że poruszaliśmy się po takim holu, na którym umieszczane były na ścianach zdjęcia, znaczy właściwie portrety, bo w czasach fantasy trudno mówić o zdjęciach, portrety przeróżnych zmarłych bohaterów sławnych, których my wskrzeszaliśmy na potrzeby naszej misji. Cała gra zresztą opierała się na systemie Dungeons and Dragons, modyfikując go oczywiście na potrzeby gry, w sensie wiecie, inaczej wyglądała właśnie tutaj walka chociażby, czy samo poruszanie się po podziemiach. Ale z tego co kojarzę, to bestiariusz i ogólne zasady zostały wzięte właśnie z D&D. Sprawami, które były ciekawe i których po prostu ciężko było ogarnąć bez opisu w wieku 7-8 lat, było to, że na przykład nasi bohaterowie musieli jeść, tak więc trzeba było znajdować jedzenie i raz na jakiś czas karmić naszych bohaterów tym, co znaleźliśmy. Nie należało tego kitrać i chomikować na sprzedaż, ponieważ nie kojarzę tam w ogóle żadnego systemu handlu. Tak więc wszystko, co się znajdowało, należało w jakiś sposób użyć. Natomiast rzeczą, która była w tej grze koszmarna, to były te labirynty, ponieważ o ile pierwszy poziom jest jeszcze banalny, a tak już na drugim się zaczyna hardcore. O Jezu, walka jest ciężka, ogarnianie to, gdzie trzeba pójść, jest ciężkie i właściwie bez mapy, która na przykład pokazuje nam, gdzie są jakieś ważne rzeczy na danym poziomie i gdzie należy pójść i gdzie unikać pułapek, ponieważ niektóre na przykład segmenty są ukrytymi zapadniami, przez które wpadniemy ku swojej śmierci w dół. To ta gra była po prostu niemożliwa do przejścia i myśmy jej zresztą też za dzieciaka nie przeszli, ponieważ okazało się, że po odciąganiu tej gry przez ileś tygodni dosłownie, walczeniu tam z tym, żeby nie umrzeć i przejść dalej i tak dalej, to mimo tego, że mieliśmy opis i korzystaliśmy z tych mapek i udawało nam się przechodzić z jednego poziomu na drugi mniej więcej, to w którymś momencie się okazało, że potrzebne jest zebranie jakiegoś przedmiotu, który był dwa poziomy wcześniej czy coś. I w tym momencie już nawet nie pamiętam, czy do tych poziomów się nie dało cofnąć, czy myśmy po prostu stwierdzili, że nie, już kurde, nie ma sensu się tutaj pamiętać po tych podziemiach. Tak czy inaczej, ta gra nas po prostu w którymś momencie pokonała. Przez jakiś czas w pewien sposób miałem zresztą uraz do podobnych produkcji, mimo że bardzo mnie nęciły gry typu Eye of the Beholder czy Stonekeep na przykład. Bardzo mi się podobały ze względu na wizualia oraz coraz bardziej rozwijający się system poruszania po podziemiach, bo na przykład w Stonekeep było obracanie się co 90 stopni, tak, ale animowane, a nie skokowe, tak więc było nieco więcej do podziwiania, czuło się jakby bardziej w tym świecie, w środku. Natomiast problemy związane z tym, że obawiałem się jakichś chorych labiryntów i tak dalej, to wszystko sprawiało, że do podobnych gier nie za bardzo w tamtych czasach podchodziłem i zresztą jak zobaczyłem Daggerfalla pierwszy raz u mojego brata ciotecznego kilka lat później, to również stwierdziłem, że to kolejny Dungeon Master. To, że gra była w pełnym 3D i w gigantycznym świecie, to jeszcze do mojego tam 12-letniego umysłu wówczas nie docierało za bardzo i niestety, cóż, jak już
Nie pokochałem Elder Scrollsów od części pierwszej, biję się w piersi, powinienem może, ale cóż, życie. Do dzisiaj zresztą nie za bardzo lubię, wolę Obliviony i Skyrimy. Dungeon Master doczekał się jednego sequela, takiego prawilnego na dużą ilość platform oraz Dungeon Master Nexus, czyli ciekawostki dla mnie dużej z tego względu, że była to gra wydana tylko w Japonii na Sega Saturn w 98 roku. Wygląda na dosyć dupowatą, ale tak z ciekawości to pewnie kiedyś rzucę sobie na nią oko. Kumpel z Atari ST w którymś momencie jednak pozbył się tego sprzętu i zaopatrzył się w peceta, na którym to graliśmy sobie w najbardziej mamaksową grę do czasu ukazania się Mad Maxa, czyli Interstate 76. Tytuł, który wspominam z wielu bardzo fajnych względów. Najważniejszy z nich jest taki, że wyszedł on w 1997 roku, czyli dokładnie w tym samym roku co Grand Theft Auto I oraz Carmageddon. I w obie tamte produkcje zdążyłem już zagrać i kiedy pierwszy raz zobaczyłem w Secret Service Interstate 76, a później na żywo w działaniu już u kolegi, który w przeciwieństwie do mojego komputera, który nie posiada takiego sprzętu, był zaopatrzony w CD-ROM i mógł odpalać takie cudowności, ponieważ ja Carmageddon poznawałem głównie za pomocą demówek pakowanych ARJ-em i przenoszonych do domu na dyskietkach w ilościach tam niesamowitych. Ponieważ w tej grze mieliśmy jeszcze pełniejsze rozwinięcie tego, co znamy tutaj chociażby ze Stanców, czyli ogromny świat trójwymiarowy do zwiedzania w pojeździe. W przeciwieństwie też do Carmageddonu, który operował powiedzmy półotwartymi światami, ponieważ mieliśmy trasę w jakimś mieście na przykład, bądź na jakichś bardziej naturalnych, powiedzmy, rejonach środowiska, to mimo wszystko te plansze były dosyć ograniczone. Można było sobie zjechać z trasy, pozwiedzać troszeczkę, ale było nie było, wszystko toczyło się wokół tego toru jazdy przede wszystkim. Natomiast w Interstate 76, oprócz tego, że dostawaliśmy misje typu pojedź tam, zniszcz tamto, rozwal siamto, konwojuj jeszcze owamto, to te misje wszystkie mogliśmy sobie wykonywać troszeczkę na skuśki, ponieważ nie zawsze musieliśmy jechać ulicą. Mogliśmy sobie po prostu przejechać gdzieś przez pustynię na przykład i dostać się we wskazane miejsce. Do tego Interstate 76 dołożył coś, czego w Carmageddonie bardzo mi brakowało, czyli karabiny. Ponieważ żadnej broni palnej w Carmageddonie nie uświadczyliśmy, mogliśmy polegać tylko na taranowaniu wrogów. Natomiast w Interstate 76 mogliśmy sobie oprócz tego dodatkowo postrzelać. To nie tylko z karabinów, ale też z wyrzutni rakiet. Mogliśmy zostawiać plamę oleju na ulicy, żeby nasi przeciwnicy się o nie tam poturbowali. I w przeciwieństwie też do Carmageddonu, który polegał na wyścigach podstawowo, no bo kto tam grał w wyścigi, każdy rozwalał przeciwników. Tak, Interstate 76 polegał na misjach. Był więc czymś w rodzaju troszeczkę poniekąd jakby GTA. A ja, czyli dziecko, które wówczas po zobaczeniu GTA i Carmageddonu stwierdziło, że o Jezus Marian, czemu Carmageddon nie jest takim 3D? Czemu tego miasta nie ma takiego? No to dla mnie, dla mojego umysłu Interstate 76 po prostu mnie, wiecie, powalił i rozwalił. Oczywiście nie mamy tutaj do zwiedzania żadnych gigantycznych miast, ale też nie to mnie w tego typu grach zazwyczaj rajcuje najbardziej. Dużo bardziej interesują mnie tereny otwarte. Z tego też względu, chociażby z klasycznych GTA, moją ulubioną jest San Andreas, a nie powiedzmy Vice City, ponieważ mimo wszystko przedkładam gameplay nad klimat. I prawdopodobnie mniej więcej, znaczy prawdopodobnie wywodzi się to też u mnie właśnie z tego, że za dzieciaka sporo u kolegi łupałem w tego Interstate'a, gdzie gameplay w dużej części polegał na tym, że jeździmy sobie po rozległych przestrzeniach i wykonujemy przeróżne misje. Ale oprócz zresztą wykonywania misji, był w tej grze także pewien tryb, który sprawił, że ja do dzisiaj nie jestem w stanie za bardzo się podniecać takimi grami jak Twisted Black na przykład. Twisted Metal, przepraszam. Twisted Metal Black jest jedna z części, tak się nazywa i mi się podoba. Twisted Metal. Niektórzy za pomocą Twisted Metal zapoznawali się z trójwymiarowymi grami samochodowymi polegającymi na rozwałce na PlayStation, natomiast ja na PC-cie w Interstate 76 w trybie arenowym, w którym można sobie było wybrać kilku przeciwników i dowolnymi
odblokowanymi pojazdami w nich naparzać, zapoznawałem się właśnie z tego typu rozgrywką. I oczywiście nie jest to gra, która była zaprojektowana pod ten tryb, tak więc wiem, że Twisted Metal wypada zapewne gameplayowo w tym swoim podstawowym trybie dużo lepiej. Niemniej ja cholernie miło wspominam zasuwanie żółtym autobusem po pustyni i naparzanie z obrotówy do umykających przede mną przeciwników. Z tego też względu zresztą powiedziałem, że ta gra jest Mad Maxowa, ponieważ sama fabuła rozgrywa się w latach 70. w czasach w tej grze kryzysu potężnego paliwowego, który sprowadził Amerykę do momentu, w którym wszyscy ludzie polując na benzynę zaczęli konkurować między sobą o to, kto będzie miał dostęp do prędopędnego płynu. Tak więc batalie o przetrwanie są w tym świecie jak najbardziej obecne. Co prawda nie mamy tutaj jakichś postapokaliptycznych wojowników szos, tylko kolesi prosto wyjętych z filmów Tarantino, a właściwie raczej z filmów, którymi Tarantino się inspirował, ponieważ mamy tutaj wielkie afra, kołnierze do pępka i tego typu elementy nieodłącznie kojarzące się z latami 70. Naszym towarzyszem jest zresztą czarnoskóry koleżka o ksywie Taurus, który jeżeli naciśniemy przycisk to odpowiedni, to zacznie nam deklarować zresztą swoją kiblową poezję. Towarzyszy tej całej rozgrywce zresztą funkowa muzyka, również idealnie wpisująca się w klimat tamtych lat. Tak więc Interstate 76 jest produkcją, która dzisiaj już też wygląda biednie i prymitywnie. Natomiast w odróżnieniu do chociażby Stanców czy Robocopa trójki, przynajmniej działa dzisiaj płynnie i nie ma problemu właściwie z uruchomieniem tej gry na nowych komputerach dzięki temu, że jest dostępna w GOG-u. Tak więc jest sprzedawana razem z zestawem narzędzi, które odpalają ją pod nowszymi Windowsami. I jako, że grafika jest płynna, ilość szczegółów jednak dużo większa niż w grze sprzed 7 lat wcześniej, w Stancach, prawda? Tak więc do dzisiaj w Interstate 76 da się grać, można powiedzieć. Dużo bardziej niż grafika, szczególnie z przeszkadzami sterowania w tej grze, która jest dosyć skomplikowana jak na grę, w której się jeździ samochodem i strzela. Jestem ja przynajmniej przyzwyczajony do nieco prostszego, arcade'owego trybu sterowania w takich grach, natomiast Interstate 76 wywodzi się jeszcze z czasów, gdzie dosyć popularne były symulatory lotu i gry, w których sterowanie rozpisane było na całą klawiaturę i w recenzjach w Secret Service zawsze oprócz kilku zdań o tym, jaka jest gra oraz 10 rozdziałach o tym, jak przejechać wszystkie misje, znajdowała się też rubryczka bądź oddzielna sekcja związana z tym, jakich klawiszy w ogóle używać do obsługi tej gry. Co okazało się również w przypadku Interstate 76 niezbędne, ponieważ kto tam wtedy miał oryginały i te instrukcje i jakieś takie rzeczy, prawda? Tak czy inaczej, Interstate 76, nawet z jakimś dodatkiem, Nitro Pack jest obecnie sprzedawany na GOG-u i szczerze mówiąc, mogę każdemu jak najbardziej polecić rzut okiem na tą gierkę, ponieważ jeździ się naprawdę całkiem przyjemnie, a popatrzenie na grę otwartą, sandboxową, zresztą haha, tutaj w przypadku gry rozgrywającej się w znacznej części na pustyni, no jest to bardzo adekwatne określenie, zestarzała się nie tyle z godnością, co po prostu nietragicznie, o tak, nadal można w nią sobie połupać bez jakiegoś strasznego odruchu żygogennego. No i na sam koniec tego dzisiejszego zestawienia jedna nieco bardziej ogółowi znana gra, o której wspominałem również w poprzednim odcinku, czyli Wormsy. Niby w poprzednim odcinku wzbraniałem się przed tym, żeby mówić o produkcjach takich, które wszyscy łupali u kolegów, ale stwierdziłem, że jakaś gra, którą wszyscy znają, przyda się do miniaturki, tak więc a co tam? Zwłaszcza, że opowiedzieć chciałbym Wam głównie o pierwszych, jak najbardziej pierwszych Wormsach na Amigę. Nie o Worms 2, które zdaje się, że są wśród ludzi najbardziej do dzisiaj znane w przeróżnych wersjach typu tam Armageddon i tak dalej. Ja najniższe wspomnienia mam de facto właśnie z części pierwszej. Po pierwsze dlatego, że zespół Team 17 już w tamtych czasach kojarzyłem. Byli autorami chociażby Super Froga czy Alien Breedów, czyli gier, które z Amigi mojego brata ciotecznego jak najbardziej znałem i kojarzyłem. Natomiast kiedy w 1995 bodajże roku zapowiedzieli i szybciutko wydali Wormsy, to sam wygląd gry z początku bardzo mi się podobał, ponieważ bardzo podobały mi się lemingi za dzieciaka. Wiadomo, głównie ze względu na to, że miały śmieszne animacje i odgłosy. No ale to przynajmniej wpłynęło na to, że pozytywnie podszedłem do zapowiedzi Wormsów, na których widać było
planszę z maciupieńkimi, malutkimi postaćkami. Dzisiaj na przykład, szczerze mówiąc, bym no, na pierwszy rzut oka na taką grę zareagował raczej z obrzydzeniem, że lubię duże postacie na ekranie, chcę widzieć, czym steruję. Tak wtedy właśnie ta miłość do lemmingów nie przeszkadzała mi w pozytywnym odbiorze gry, a jeszcze lepiej zrobiło się w momencie, kiedy zobaczyłem gameplay, ponieważ okazało się, że gra nie polega na przeprowadzaniu robaków z punktu A do Z, tylko na naparzaniu się tymi robakami między sobą, niczym w starym dobrym Scorched Earth bądź Gorilla Bass, które kojarzyłem ze swoich no, już ówcześnie komputerów. Łączę wobec tego, kiedy po raz pierwszy zasiadam do nich z braciakiem ciotecznym i kiedy okazało się, że w dodatku można grać na dwie osoby na zasadzie hot seat, że no, raz jeden steruje swoimi postaciami, potem drugi drugimi. To się okazało, że jest to gra na długie, długie godziny. Zwłaszcza, że jedną z najbardziej fajnych rzeczy w tej produkcji był system tworzenia plansz. Mianowicie, kiedy rozpoczęliśmy rozgrywkę, to komputer poświęcał kilka sekund na początkowe generowanie terenu, które można było w każdym razie zapauzować i wprowadzić kilka swoich wytycznych odnośnie tego, jaka ma być następna plansza. Sprowadzało się to do wpisania losowych znaków z klawiatury typu A6LL, co proceduralnie na podstawie tych wartości tworzyło nam planszę. Tak więc oprócz tego, że spędziliśmy ilość czasu testując na przykład rzeczy typu jak będzie wyglądać plansza o nazwie dupa i tak dalej, to jeszcze fajniejsze okazało się odkrycie, że do Wormsów można importować własne plansze. Wyglądało to w ten sposób, że w programie graficznym amigowym, teraz oczywiście niestety nie przypomnę sobie jaka... Czyżby w Deluxe Paintie coś takiego to było, tak się na Amigę nazywało? Chyba w Deluxe Paintie się robiło właśnie z obrysy swoich plansz. Polegało to na tym, że jakby robiliśmy obrysy samego terenu, nie dodawaliśmy żadnych obiektów do tego, ponieważ plansza po zaimportowaniu do gry była przez grę interpretowana jako szkic terenu, na którym ona umieszczała sobie jeszcze dodatkowo teksturę związaną z danym, powiedzmy tam, nie wiem, kosmos czy las, bądź itemki typu drzewka, miny i tak dalej. To wszystko komputer już robił automatycznie za nas. I tutaj pewnie się zdziwicie, ale deklaruję wam z ręką na sercu i przysięgam, słowo harcerza, którym nigdy nie byłem, że ani razu nie zrobiliśmy planszy z penisem. Tak. Mając lat 11 i mój brat 13, czyli w sumie wieku, w którym jak najbardziej powinniśmy takie głupoty robić, autentycznie, nie, inne czasy może, czy inne wychowanie. Robiliśmy autentyczne plansze, staraliśmy się, żeby zrobić jak najbardziej, no, ciekawe tereny do rozgrywki i oczywiście zapisywaliśmy je, łupaliśmy godzinami, a mój braciak cioteczny no, pomiędzy moimi wizytami często siedział też sam w domu, klecił jakieś plansze i później po naszej wizycie torturował nas, ponieważ pozaprojektowywał je w ten sposób, że jedna drużyna miała dużo łatwiej, bo była na jednym wielkim terenie, a druga na jakiejś małej wysepce się spawnowała i miała dużo trudniej. Trudno było też z tego względu, że w przeciwieństwie do późniejszych Wormsów, pierwsze były jeszcze bardzo toporne pod względem obsługi, miały bardzo proste menusy, drużyny były nieporozróżniane kolorami, tak więc wszystkie miały białe niki i trzeba było pamiętać, jaki robak jest w czyjej drużynie, żeby przypadkiem nie strzelać do swoich, ale mimo tej prostoty, to no cóż, to była gra, w której się łupało po prostu hordami, ponieważ można było ustawić więcej graczy niż jednego. Teraz nie dam głowy, czy dało się więcej niż 4. Na pewno 4 osoby się dało grać, czy 6. To już może być wprowadzone w kolejnych częściach. Natomiast w pierwszej części Wormsów dało się grać do 4 osób i w podstawówce, zwłaszcza tej mojej drugiej, kiedy u tego kolegi, który miał u siebie i Macintosha, i Amigę, nie wiem, tam się właśnie zjawiliśmy u niego, bo na przykład ostatnie lekcje skasowali czy coś takiego, albo nie, zrywaliśmy się z WF-u, żeby pobiec do niego pograć w Wormsy. No to było katowanie. Tam już było co prawda mniej rysowania plansz, no bo przy 4 osobach naraz to chodziło bardziej o to, żeby pograć niż się bawić w rysowanie, ale sama rozgrywka polegająca na tym, że się łupie do siebie z przeciwnych broni typu bazuki, owce, naloty dywanowe, chociaż nie pamiętam, czy nalot dywanowy nie był dodany w kolejnych częściach. No cóż, musicie mi wybaczyć, ponieważ przy różnych edycji Wormsów było multum, nawet na Amidze gra doczekała się czegoś, co nazywa się Director's Cut i była wersją nieco rozszerzoną w stosunku do pierwowzoru i po latach użytkowania przeróżnych Wormsów po prostu one mi się już mieszają w głowie. Na szczęście oprócz tych trójwymiarowych, do których za bardzo nigdy nie zasiadłem.
Ale no, z tej pierwszej części na pewno biorą się wszystkie klasyczne broni, właśnie typu bazooka, zamonoprowadzalna rakieta, shotgun, cluster bomb, granaty, ninja rope, teleporty, robienie mostków, kopanie się bluetorchem przez teren. To wszystko było świetne. Pewną ciekawostką w porównaniu do Scorch Earth, które było oczywistym pierwowzorem do tej gry, jest to, że tutaj teren po zrobieniu w nim dziury na przykład nie zapada się. Tak więc możemy, jeżeli mamy jakiś teren, no to drążyć w nim pociskami na wylot nawet. To się będzie utrzymywać w powietrzu, kiedy w Scorched Earth każdy teren odpowiednio z fizyką się zapadał. Zresztą każdy, kto zna tą grę, to kojarzy. To prowadziło zaś do tego, że można było całą planszę zryć tunelami, dostawać się do przeciwników no, za pomocą jakichś zaawansowanych strategii i opracowywanie tych różnych zagrywek plus opanowanie ninja rope, które było podstawowym sposobem przemieszczania się po planszy, było po prostu obowiązkowe i niezbędne. No a godzin spędzonych przy Warpsach to po prostu nic mi nie odbierze. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą dziesiątkę. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, czy pamiętacie też te gry, czy macie z nimi równie miłe bądź niemiłe na przykład wspomnienia, bądź czy zostaliście zachęceni właśnie do wypróbowania którejś z tych pozycji, oraz przede wszystkim, czy jesteście zainteresowani trzecią częścią tego typu wspomnień. Dla mnie nagrać ją nie będzie najmniejszym problemem, co prawda nie tak szybko, że już za tydzień, ponieważ trzeba porobić troszeczkę innych, konkretniejszych rzeczy. Natomiast nawet szykując gry na dzisiejszy odcinek, zostało mi kilka tytułów, które nie zmieściły się na listę. Uzupełnić je o kilka kolejnych tytułów i nagrać część trzecią nie będzie dla mnie, jak już mówiłem, żadnym problemem, tak więc dajcie mi tylko znać, czy macie na to ochotę. Natomiast uprzedzam od razu pytania, kiedy będzie recenzja Mega Drive'a? Gdzieś za 2-3 tygodnie, bo powstaje we współpracy z Mocnym Browarkiem, tak więc będziemy musieli przy tym troszeczkę pozapierdalać. Wam tymczasem zaś dziękuję za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.